Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Lexusa NX. W sumie to można nawet zapowiedzieć do bestsellerowego Lexusa NX, bowiem jest to najczęściej wybierany model Lexusa w Polsce. Zresztą, na świecie też, przegrywa tylko z większym RX-em. Obecnie jest już oferowana druga generacja NX-a, która zadebiutowała w 2021 roku i którą właśnie testuję. Dziś postaram się zrozumieć fenomen tego auta. Fenomen, który powinien zaczynać się już od wyglądu, przecież nikt nie będzie kupował brzydkiego auta. Co prawda daleko mi do krytyka sztuki, ale NX może się podobać, zwłaszcza nowej generacji. Jest naprawdę ładnie narysowany, ma dobre proporcje i nawet ten wielki grill nie odpycha. Ba, powiem więcej, ten wielki grill tutaj pasuje. Tak samo jak i pasuje światło, przez całą szerokość z tyłu prezentuje się to świetnie. Z przodu też jest klasyczny dla Lexusa wzór świateł, a ja dodatkowo miałem pakiet F-Sport, czyli ten usportowiony. Różnica względem zwykłych odmian to inny przedni zderzak, który ma z boku inne wcięcia, dokładka tylnego zderzaka z czymś, co udaje dyfuzor, mamy też większą 20-calową felgę oraz przyciemnione szyby. Naprawdę, w F-Sport wygląda ładnie. Wymiary nowego NX-a to 4660 mm długości, 1865 mm szerokości oraz 1670 mm wysokości. Rozstaw osi to 2690 mm, a prześwit to 188 mm, czyli niemal 19 cm. Do miasta wystarczy. Pora więc na bagażnik. I tu ponownie. Problem, który miałem w innych modelach Toyoty czy Lexusa, czyli jak jest auto zamknięte, to najpierw trzeba otworzyć samochód, a dopiero potem możemy nacisnąć na przycisk otwierania klapy. Być może czepiam się, ale u każdego innego producenta otwiera się bagażnik jednym przyciśnięciem bez konieczności wcześniejszego otwierania samochodu. Dziwne. Kufer ma 545 litrów pojemności, co jest niezłą wartością, chociaż nie wygląda, że jest on aż tak duży. Pewnie, gdyby wywalić ten plastikowy organizer, to wtedy byłoby widać nieco więcej bagażnika. W bagażniku znalazłem też 4 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę i dodatkową małą przegródkę oddzieloną siateczką. Bagażnik można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy z poziomu auta. I zanim wsiądziemy do środka, to pora na klamki. Tak, klamki, bowiem Lexus NX ma klamki elektroniczne, których nie ciągniemy, tylko lekko dotykamy wewnątrz, a następnie ciągniemy całe drzwi. Początkowo jest to bardzo mało intuicyjne i mi zajęło niemal tydzień, żeby się do tego przyzwyczaić i wciąż nie wiem, czy jest to wygodne. Nieco lepsze jest wysiadanie, bo tutaj dotykamy i od razu pchamy drzwi, więc robi się to bardziej intuicyjne. Ale te klamki to nie jest tylko gadżet, one mają swój inny cel. Otóż to zostało zamontowane po to, żeby przy wysiadaniu auto mogło zablokować drzwi, jak wykryje na przykład nadjeżdżający samochód czy rowerzystę i żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Oczywiście jest też możliwość otworzenia auta ze środka za pomocą cięgna, pociągając je po prostu pod tym przyciskiem. Tak więc skakujemy na tył. Tak jak mówiłem, jest tu możliwość regulacji oparcia, co przydaje się w trasie. Poza tym ja mam 186 cm wzrostu i się zmieściłem, chociaż na nogi myślałem, że będzie nieco więcej przestrzeni. Z tyłu mamy podłokietnik z dwoma miejscami napoje i niestety bez przejścia do bagażnika. Są też nawiewy, podgrzewanie tylnej kanapy, dwa złącza USB i jedno pod zapalniczkę. Są też gazetowniki i w opcji niezłe granie Mark Levinson. Wskakujemy naprzód, gdzie witają nas niezłe fotele, które pomimo przebiegu 35 tysięcy km wyglądają bardzo dobrze. Tak, 35 tysięcy km dla auta testowego to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Chociaż fotel pasażera ma moim zdaniem brzydkie zmarszczenie w tym miejscu. Z przodu siedzi się bardzo wygodnie, mamy lepszą widoczność, bo siedzimy wyżej, a wszystko w opcji może być regulowane elektrycznie. Mówiąc wszystko, mam naprawdę na myśli wszystko, to jest zarówno fotel, jak i kierownica. To pora na deskę rozdzielczą. W nowym NX-ie mamy gigantyczny ekran środkowy, który oczywiście nie jest standardem. Ten wielki, bo aż 14-calowy ekran, występuje tylko w bogatszych wyposażeniach, a w niższym jest 9,8-calowy. Też duży, jednak przez to, że widać te ogromne ramki po bokach, no wygląda dużo gorzej. Dla mnie ideałem byłoby coś pomiędzy, tak żeby nie było tej wielkiej ramki, ale też żeby nie wystawał tak wysoko jak ten gigantyczny ekran w moim egzemplarzu. Szkoda też, że ten nowy system multimedialny już wygląda nieco staro i brakuje na przykład widoku kilku rzeczy na raz, na przykład nawigacji i multimediów oraz same grafiki no powinny być w wyższej rozdzielczości.
System działa nieźle, jest w miarę intuicyjny, ale mówię, moim zdaniem ma niewykorzystany tak wielki ekran. Super, że mamy oddzielne pokrętła do audio i klimatyzacji, tak powinno być w każdym aucie. Szkoda tylko, że w moim egzemplarzu te pokrętła odpadają. Tak, odpadają. W ogóle mam wrażenie, że egzemplarz, który dostałem, miał bardzo ciężkie życie, bo na przykład tutaj z tyłu jest już mocno porysowany i podrapany, a tego przy normalnym użytkowaniu no nie da się zrobić. No ale jednak odpadające pokrętła, no to jest bardzo słabe. Poza tym spasowanie jest niezłe, poza ekranem, który mocno skrzypi, ale tylko jak za niego pociągniemy, a raczej tak mało kto robi. No i oczywiście muszę ponarzekać na Piano Black. W takim razie pora na drugi ekran, czyli cyfrowe zegary. I to jest bardzo fajnie zrobione, bowiem tylko środek jest cyfrowy, a boki już nie, ale kompletnie tego nie widać. Za to duży plus. Minus moim zdaniem za obsługę, bowiem tym ekranem oraz head-up displayem, czyli tym wyświetlaczem przeziernym na szybie, operujemy za pomocą przycisków na kierownicy, ale ich funkcje pojawiają się właśnie na tym wyświetlaczu head-up. Jest to moim zdaniem przerost formy nad treścią i bezsensowna komplikacja. I naprawdę ciężko mi się to operowało. Co więcej, te przyciski na kierownicy są dotykowe, co jeszcze mocniej komplikowało. W kabinie może też być trzeci ekran, jakim jest cyfrowe lusterko. I to działa naprawdę bardzo dobrze, plus jest sprytnie schowane w kabinie, więc widok zawsze będzie czytelny, bo wystarczy psiknąć na szybę spryskiwaczem i znów mamy idealnie krystalicznie czysty widok. To jeszcze lekko ponarzekam na te przyciski od szyb i lusterek, które trącą myszką, a następnie zerkniemy na schowki, a potem pod maskę. A pod maską w nowym NX-ie, w Polsce, czy tak w sumie całej Unii Europejskiej, mamy dostępne tylko dwie jednostki. NX350H oraz NX450H+. Obie jednostki to hybrydy, oparte o wolnosący silnik benzynowy 2,5 litra, rzędową czwórkę, z tym, że pierwsza odmiana to zwykła hybryda, a druga, ta z plusem, to hybryda plug-in. 350 ma łączną moc 243 konie, a 450H+, ma 309 koni. Poza Unią Europejską są też dostępne NX-y z silnikami benzynowymi turbo. Ja do testu wybrałem popularniejszą odmianę, czyli wersję NX350H, która ma silnik benzynowy o mocy 190 koni oraz jeden lub dwa silniki elektryczne. Ja miałem dwa silniki i przedni ma moc 182 koni, a tylny 54. Łącznie cały układ ma, tak jak mówiłem, 243 konie. I dzięki dwóm silnikom elektrycznym mamy napęd AWD, co w połączeniu z bezstopniową skrzynią biegów powinno dać 7,7 sekundy do setki. Pora więc na test. Mój wynik to 7,2 sekundy, ale jak ruszałem z hamulca. Później powtórzyłem ten sam test w tym samym miejscu, ale zwykłe ruszanie bez takiego pompowania na hamulcu i wtedy wynik to 8,3 sekundy. W zupełności wystarczające wyniki jak na takie auto. Ba, reakcja na gaz jest bardzo dobra, więc szybkie manewry w mieście to nie problem, a i na trasie nie ma lipy.
Niestety, słychać charakterystyczne wycie. Nie jest to poziom Toyoty, ale wycie jest. No właśnie, w porównaniu do Toyoty, Lexus posiada coś, czego Toyota nie ma, czyli wygłuszenie. I to naprawdę dobre. Tym autem przyjemnie jeździ się w trasie, jak i jeździ się po mieście. I co najważniejsze, ma świetne spalanie. Świetne w mieście, no trochę gorzej na trasie. W mieście bez problemu da się zrobić wyniki na poziomie 5 litrów, a jak się mocno skupimy, to i złamiemy 5 litrów. Rozmawiałem z jednym z właścicieli właśnie 350 i chwalił się, że schodzi poniżej 4 litrów. No ja tyle cierpliwości nie mam. W ogóle fajnie, że w tej hybrydzie da się przejechać chwilę na samym prądzie, jest to około kilometra, no może półtora, ale da się. Bateria ma pojemność 1,1 kWh. Wróćmy jeszcze do właściwości jezdnych. Napęd na 4 koła to jest układ E4, gdzie oczywiście nie mamy połączenia między osiami, a takie rozwiązanie ma nam pomóc ruszyć z jakiejś śliskiej powierzchni, a nie przejechać przez tor offroadowy. Zresztą, kto to widział SUV-a w terenie? To ma pokonywać krawężniki pod przedszkolami i do tego sprawdza się idealnie. F-Sport ma też nieco inne zawieszenie, które jest sportowe, z adaptacyjną sztywnością. Niestety nie mam porównania względem zwykłego zawieszenia, bo takim nie jeździłem, ale ten wcale nie jest za twardy. Ba, miałem wrażenie, że ta adaptacja pracuje tylko nad tym, żeby jak najmniej było czuć wyboje w kabinie, bo auto i tak wychyla się na zakrętach i położy nieco przodem. No cóż, NX nie nastraja do szybkiej jazdy, ale Lexusy, poza naprawdę sportowymi modelami, zawsze takie były. Te auta idealnie sprawdzają się do odpoczynku. Nie ma tu emocji, jest za to komfort i spokój. I w NX-ie jest właśnie komfort i spokój. Sprawdźmy zatem, czy spokoju zaznamy, jak sprawdzimy cennik. No cóż, podstawowy NX350H kosztuje 228 tysięcy złotych za odmianę przód napęd oraz 238 tysięcy złotych za 4x4. Odmiana jak testowana, czyli F-Sport, kosztuje minimum 318 tysięcy złotych, o ile w ogóle uda Wam się ją zamówić. W cenniku, i to już na rok 2024, jest gwiazdka, która mówi, że jest bardzo duże zainteresowanie tą wersją wyposażenia i możliwość zamówienia chwilowo została wstrzymana. Dopłata do PHEV, czyli NX450H+, z tym samym poziomem wyposażenia, to 50 tysięcy złotych. Niestety nie jest tanio. Nie jest tanio, ale Lexus NX, zwłaszcza w odmianie 350H, nie ma obecnie konkurencji. Nie ma konkurencji pod względem silników, bo nikt z konkurencji nie oferuje klasycznej hybrydy, która miałaby tak niskie spalanie w mieście. I to jest chyba klucz do fenomenu Lexusa NX-a. Niskie spalanie w mieście, czyli w miejscu, gdzie SUV-y jeżdżą przez 90, a może i więcej procent swojego życia, dodajmy do tego ładny wygląd oraz powtarzaną przez wszystkich niezawodność i mamy sukces. To, co mi się nie podoba i na czym się zawiodłem, to spasowanie. Tutaj po Lexusie spodziewałem się znacznie więcej. Cześć!